Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Pozostajemy przy tematach politycznych, pozostajemy przy temacie partii rządzącej. Oczywiście nawiązując do okładki tygodnika Sieci i wywiadu Jacka i Michała Karnowskich z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, premierem Jarosławem Kaczyńskim. W tej odsłonie pytamy, skąd wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a razem z państwem, razem ze mną, podobnie jak w drugiej odsłonie, są Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Dzień dobry państwu. Kłaniamy się ponownie i Marcin Wikło, portal w polityce.pl, tygodnik Sieci, również telewizja w Polsce.pl, także zostajemy w domu. Łukasz Jankowski naszym gościem zdalnym. I Łukaszu, pozwolę sobie w tej odsłonie również zacząć. Widzimy te sondaże, chociażby sondaż Social Changes, i może teraz poprosimy o zaprezentowanie go na naszych ekranach przez reżyserkę, co nam uplastyczni to, jak wygląda poparcie dla partii politycznych w Polsce. 38% dla Prawa i Sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska 24%, Polska 2050 13%, dalej Konfederacja 12%, Lewica 7%, no i pod kreską Polskie Stronnictwo Ludowe, pod kreską również Paweł Kukiz i jego współpracownicy, oczywiście pod kreską również Porozumienie Jarosława Gowina. Chyba z tych wyników pod kreską najbardziej dziwi tak mizerne poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo wydawało się, że ta partia już odbiła się od dna, no ale jednak tak się nie stało. Ale w tej odsłonie skupiamy się jednak na poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. Co istotne, to jest wzrost o 2 punkty procentowe, również w sondażu do rzeczy przeprowadzonym przez pracownię Estymator. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica może pochwalić się wzrostem małym, ale jednak 0,6%. Łukaszu, no mamy kryzys, jednak Prawo i Sprawiedliwość jest dalej na pozycji lidera, jednak cały czas zyskuje, niewiele, ale to jest wzrost. O czym to świadczy? To zobaczymy. Ja, tak jak powiedział Marcin w pierwszej części, do sondaży podchodzę raczej często jako do albo jakiejś stop klatki, czasami no, jak każde badanie społeczne, niedokładnej, albo jako do próby kreowania rzeczywistości, a nie jej opisywania. Więc takie pojedyncze sondaże jeszcze bym ich nie analizował, nie wiem, czy jest odbicie, czy to jest jakaś poprawa notowania partii rządzącej. Kłopotów jest cała masa. Ja też mam takie przeświadczenie, że jak rozmawiam z samymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, że często mam wrażenie, że oni są jakoś tak rutyną rządzenia zmęczeni. Być może to jest czas na już kolejną rekonstrukcję, trudno mi ocenić, ale jest tak, że ta praktyka rządzenia zaczyna już ciążyć. I to pamiętajmy, że każdy taki korpus wiceministrów, tak, to dla wielu osób może to jest splendor i że to jest nic tak dobrego, jak być wiceministrem, podczas gdy to jest praca, zwłaszcza posła i wiceministra, trwająca często dzień w dzień, po 10 i więcej godzin na dobę, dzień w dzień, tam poza weekendem, może poza niedzielą. Nie jest tak, że jak w niektórych pracach wiemy, także w dziennikarstwie czasami jest taki okres, że się pracuje bardzo dużo, aż nieprzyzwoicie dużo i głupio o tym mówić, żeby nie wyjść na osobę ze stajni profesora Matczaka. Ale można powiedzieć, pracować aż do zwycięstwa. To na pewno zabrzmi optymistycznie. To jest dzień w dzień. Dzień w dzień jest praca po 10 więcej godzin dziennie. To też musi wyjawiać, też musi męczyć. Więc ja widzę takie sygnały i takie odczytuję jako sygnały pewnego zapętlenia się w tym kołowrocie codziennego rządzenia. Jeszcze do Polskiego Ładu wracając, bo nie chciałbym być ujęty za zwolennika systemu degresywnego, wręcz przeciwnie. Z tym, że tylko chciałem zwrócić uwagę, że to jest inny sposób komunikacji, że teraz Prawo i Sprawiedliwość musi już inaczej swoje plany komunikować i może stąd takie zdziwienie, że Polski Ład spotkał się z taką krytyką, bo on właśnie już zaczyna mówić o sprawiedliwości społecznej, w której osoby bogatsze powinny więcej łożyć, słusznie, na państwo, ale tego typu programy to już jest znacznie większy, znacznie wyższy poziom skomplikowania w procedurze politycznej i komunikacyjnej, tak żeby one były przyjęte, zwłaszcza że Prawo i Sprawiedliwość ma i po prawej stronie Konfederację, i po lewej stronie Platformę, dwie partie,
które bardzo mocno grają na takim prostym, darwinistycznym liberalizmie. Ja bym tutaj zatrzymał się jeszcze przy tym zmęczeniu władzą, zmęczeniu tymi mechanizmami władzy, codzienną orką wśród ministrów w tych właśnie ministerialnych czy też poselskich ławach. Marcinie, przeprowadziłeś wywiad z Kamilem Bortniczukiem. Ten wywiad jest oczywiście w tygodniku Sieci. Serdecznie polecamy. No, nowy minister, można powiedzieć, świeża krew w rządzie, nowy narybek. No, czy tutaj rzeczywiście brakuje tej dynamiki, o której mówi Łukasz? Czy tutaj dostrzegasz już to zmęczenie? No chyba raczej nie ma powodu. Nie, nie. Natomiast uśmiechnąłem się, jak Łukasz mówił o tym, że posłowie i ministrowie odkrywają, że trzeba jednak pracować codziennie, tak? To urocze. Tak, pracuje się codziennie, politycy powinni to wiedzieć i w połowie drugiej kadencji też powinni to wiedzieć. Kamil Bortniczuk jest ministrem nowym, co więcej nowego ministerstwa, bo przecież jeszcze całkiem niedawno resort był w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, teraz mamy znów osobny dział Ministerstwa Sportu i Turystyki i bardzo dobrze, bo to bardzo ważny i zasobny, majętny dział polskiej gospodarki, który absolutnie zasługuje na swój resort. Ale mówimy o poparciu, tak? I mówimy, rzeczywiście bardzo ciekawa uwaga, że jakby rozdrapuje z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony Platforma rozdrapuje PiS, ale jak to mówi prezes Kaczyński, no jeżeli się taka duża kra lodowa, jak PiS się porusza, no to jakieś tam małe odpryski rzeczywiście mogą być i naruszać. Jest trochę taka zasada pewnie w tym momencie, bij mistrza i punktowanie na każdym kroku. Absolutnie do odrobienia jest ta lekcja komunikacyjna. I absolutnie się zgadzam z tym, że taki program jak Polski Ład powinien być świetnie wytłumaczony ludziom, a nie powinniśmy się dopiero teraz po jego wprowadzeniu zastanawiać, skąd tak naprawdę czerpać informacje. A ja teraz wcielę się w rolę rzecznika diabła, a może raczej rzecznika partii rządzącej, czy też rządu. No jak to? Mamy tyle konferencji, każdy polityk jest zalogowany na Twitterze, cały czas o tym trąbi, jeszcze za mało komunikacji można usłyszeć taki każdy głos. Polityk jest zalogowany na Twitterze, ale nie każdy Polak jest zalogowany na Twitterze. Ja bym zachęcał do życia poza tą bańką, do komunikowania się z ludźmi w jakiś prostszy sposób. Może listy wysłać do ludzi, może w telewizji jakieś programy wytłumaczające te sprawy, to by na pewno zadziałało. Ale skoro mamy takie zamieszanie, żeby nie powiedzieć tego dosadnie, a jednak Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest na górze tego rankingu, no to wypada się zastanowić, co będzie, jeżeli ten Polski Ład naprawdę ludzie zaczną odczuwać, jeżeli zejdzie ta powłoka takiej złej propagandy z Polskiego Ładu i tego punktowania błędów, a zaczniemy to odczuwać we własnym portfelu, to co wtedy będzie? Bo dzisiaj i te wyniki, które pokazywałeś, ja rozumiem, że one pokazują, że na pewno nie będzie przyspieszonych wyborów. Znaczy nikomu na tym nie zależy. Prawo i Sprawiedliwość zwycięża, ale rządzić może tylko z Konfederacją. Nie ma rządów samodzielnych. Myślę, że Jarosława Kaczyńskiego to nie interesuje. Delikatnie w tym wywiadzie w tygodniku Sieci o tym wspomina, ale tak jest. Natomiast jeśli chodzi o sumę partii opozycyjnych, to nigdy nie jest tak, że to się składa tak matematycznie. To nie jest suma tych procentów, które oni mają. Myślę, że tam też byłby problem z uzbieraniem większości i z przejęciem rządu. Znaczy w tym momencie nie sądzę, żebyśmy w ogóle poważnie rozmawiali o przyspieszonych wyborach. Pamiętajmy jeszcze, że ten sprawdzian już nastąpił, sprawdzian pod tytułem Koalicja Europejska, i raczej skutki dla wszystkich tych ugrupowań nie były korzystne, więc na pewno jest to przestroga dla partii opozycyjnych, czy to w kontekście budowania koalicji przed wyborami, czy też ewentualnie jakichś rozmów, które mogłyby się toczyć już w przypadku układania tej arytmetyki sejmowej w razie różnych scenariuszy powyborczych. Pytanie do Łukasza Jankowskiego. Co tutaj jeszcze rząd powinien poprawić, na co powinien zwrócić uwagę, w jakiej formie powinien komunikować się ze społeczeństwem, żeby te działania jeszcze bardziej usprawnić, żeby być może te wzrosty poparcia były jeszcze wyższe, chociaż w obliczu kryzysu, w obliczu rozmaitych zagrożeń, no rządzący mogą to sobie zapisać jako plus. W trudnej sytuacji cały czas zachowują fotel lidera i mogą dopisywać sobie kolejne punkty procentowe. Przy sondażach jesteśmy, zauważmy, że wśród Polaków dominuje pogląd, że to rząd za inflację odpowiada. Więc tutaj widać, że ten, a tutaj naprawdę z ręką na sercu rząd mógłby pokazać, że jego wpływ jest nieduży, może za dużo pieniędzy starczy, bo to się pokazuje jako jeden z elementów. No ale gdyby można wytłumaczyć, byłoby mniej, to byłoby kłopoty, były padające firmy, więc tutaj jest sprawa, nie jest zero-jedynkowa, ale jest dość łatwa do wytłumaczenia. Tego się zrobić nie udało. Pytanie, na ile rząd jest wiarygodny. To jest też bardzo ważne pytanie. Na ile czasami niektóre ośrodki medialne
zbyt jednostronnie, a zależne od partii rządzącej w pewien sposób, na ile niezbyt jednoznacznie pokazywały rzeczywistość i na ile nie utrudniają obecnie komunikowania się społecznego partii rządzącej z wyborcami czy z obywatelami w ogóle, to przed nawias wystawiam tak do zastanowienia. Natomiast dalej to jest chociażby w kwestii Polskiego Ładu, to tutaj jest sprawa bardzo skomplikowana. Ministerstwo podejmuje bardzo silne działania już właśnie poza tam Twitterem czy telewizją nawet, ale idącą wprost do księgowych, do doradców podatkowych, bo jednak, co by nie mówić, Polski Ład, który kierunkowo jest słuszną zmianą, to on jednak trochę poprzez działanie Jarosława Gowina również komplikuje system podatkowy i rodzi nowe pytania, bardzo szczegółowe, na które do tej pory, czy jeszcze teraz mamy odpowiedzi, ale jeszcze jak on wchodził 2-3 stycznia, doradcy podatkowi nie byli pewni, jak interpretować. Na przykład, jeżeli osoba przekracza próg dla klasy średniej, a zacznie się rozliczać ze współmałżonkiem, to czy wówczas może ulgi dla klasy średniej się rozkłada pół na pół, czy nie? Ja czytałem dwie sprzeczne ze sobą, biegunowo sprzeczne analizy doradców podatkowych, bo nie było jasnej decyzji i jasnych wytycznych z ministerstwa. Więc tutaj takich szczególików jest masa, ale kiedy ktoś bierze PIT do ręki, zaczyna liczyć, to szczegół jest co krok, więc tutaj potrzebne jest bardzo dobre. No już się w tej chwili dzieje, tylko jest spóźniona o 2-3 kwartały, o kwartał, ale jest potrzebna bardzo celowana ekspercka komunikacja już poza dziennikarzami, tak? Poza tym poziomem ogólnym. Poza dziennikarzami, ale na pewno dobrze, że dziennikarze, tak jak ty, Łukaszu, zwracają na to uwagę, bo warto na te sprawy zwracać uwagę, warto alarmować. Marcinie, czy rzeczywiście tutaj te pewne elementy nie zagrały? Czy można było to dopracować lepiej, zwłaszcza że program Polski Ład był zapowiadany już od dawna? To ja może nie spróbuję to wytłumaczyć nietechnicznie, czy odnieść się nietechnicznie, bo to te zawiłości jakby przed nami i grzęźnięcie w nich jest chyba wymarzonym scenariuszem partii opozycyjnych, które no właśnie takich szczegółów się będą czepiać, je punktować, podawać przykłady. Internet zalany jest przykładami osób, które mówią, no ja stracę, moja mama straci, mój tato straci i tak dalej. Wróćmy na górę tej piramidy, to znaczy do założenia tego programu. To jest program, na którym naprawdę ma zyskać 18 milionów Polaków, dla kolejnych 6 milionów ma to być program neutralny. Jeżeli dołożą, to dołożą do tego najbogatsi. Mówiąc politycznie, przypomnijmy sobie, jaka furia ogarnęła media, szczególnie te lewicowo-liberalne i tych polityków, kiedy wprowadzano program 500+. Jakież to było ujadanie najpierw, że nie na wszystkie dzieci, tylko od drugiego dziecka, później jak wprowadzono na pierwsze dziecko tak, że to było, że nie będzie nas na to stać, pieniędzy nie było i miało nie być, były zakopane w zakopanym, czy też nie były zakopane w zakopanym, no różne rzeczy słyszeliśmy. Dzisiaj już nikt nie odważy się nawet podnieść ręki na program 500+. I ja myślę, że jeżeli spojrzymy szerzej na Polski Ład, jako naprawdę taki wehikuł, który ma przenieść nas w zupełnie inną rzeczywistość, bo ciągle mamy potrzeb w Polsce bardzo dużo, szczególnie poza tą bańką warszawską, krakowską, poznańską, wrocławską, czy poza bańką internetową, twitterowo-facebookową, to wystarczy pojechać w teren i zapytać ludzi, czego oni tam potrzebują. I ja mam wrażenie, że w Polskim Ładzie jest bardzo takich wiele rzeczy, na które oni trafią i które oni docenią z czasem. Ten chaos jest trochę za duży, jak mam wrażenie, bo ciężko go bronić jakby w takim zderzeniu z tymi pojedynczymi przykładami. Tym bardziej, że rachunki nie kłamią jednak. To prawda, natomiast jakby no są, to jest czysty populizm, tak? No, ty znajdziesz człowieka, który jest niezadowolony, ja znajdę dwóch, którzy są zadowoleni. Czy to znaczy, że mamy dwa razy więcej zadowolonych niż niezadowolonych? To są takie bardzo jakby niereprezentatywne części. Dajmy chwilę czasu, oczywiście punktujmy te nieporozumienia i żądajmy jakby ich wyjaśnienia, bo to jest zadanie rządzących, absolutnie tak. Już ostatnie zdanie należy do Łukasza Jankowskiego. Ja też w tym poziomie ogólnym w wywiadzie dla Tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polski Ład w tym wymiarze podatkowym zwłaszcza nie miał dobrego czasu, nie trafił na czas leki dla tego typu reform i słusznie, bo partia władzy rzeczywiście rządząca Prawo i Sprawiedliwość ma taki, co ja też mam takie przeświadczenie, przynajmniej miałem do tej pory, że kiedy on wejdzie w życie i zacznie realnie oddziaływać na portfele Polaków, to jego percepcja się zmieni. Już nie radykalnie, ale ulegnie pewnej ewaluacji.
Oczywiście. Będziemy przyglądać się efektom, bo niestety nas ogranicza czas, tak jak Polaków ograniczają rachunki, ograniczają również pewne oczekiwania i możliwości. Dlatego już teraz niestety stawiamy kropkę. Łukasz Jankowski, Radio Wnet i Marcin Wikło, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce.pl, również Telewizja w Polsce.pl byli państwa i moimi gośćmi. My, drodzy państwo, widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.